Witam ponownie, drodzy państwo. Kontynuujemy temat, można powiedzieć, szeroko rozumianego krajowego planu odbudowy. Ponieważ no, zaczęliśmy poprzednie nasze spotkanie od stwierdzenia, że piekło zamarzło, no to teraz będzie tej siarki wiele więcej. Ale to nie za sprawą naszych gości, oczywiście, tylko tematyki. Dlaczego Marta Lempart i strajk kobiet atakuje lewicę? Na to pytanie odpowiedzą kobiety, nasze publicystki. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl. Witam cię, Marzeno, serdecznie. Dzień dobry. I Edyta Hołdyńska, publicystka oraz prowadząca w telewizji wPolsce.pl swoje pasmo i programy. Witam, Edyto. Dzień dobry. No tak zacząłem od tej siarki, drogie panie, i tak diabolicznie nam się troszkę zrobiło, no ale zrobiło nam się z powodu tego, że w związku z tym, że lewica poparła pod pewnymi warunkami krajowy plan odbudowy, no to odezwał się strajk kobiet i ten wpis, pozwolicie, drogie panie, że pokażemy i wam, i naszym widzom. W sprawie lewicy ogłaszamy krótko: wóz albo przewóz. Doba na ogarnięcie się, albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy lewicy. Mafia nie przestaje być mafią, bo lewica grzecznie wciśnie guzik. No cóż, znane z radykalizmu wpisy strajku kobiet. No kiedyś może lewica wpadłaby w panikę i zaczęła właśnie panicznie uciekać, ale widzimy, że jednak siła przekazu strajku kobiet zaczyna nieco być lżejsza niż chyba kiedyś. Marzeno, jak patrzysz na tę awanturę wokół sprawy krajowego planu odbudowy, to nie masz takiego wrażenia, że tak naprawdę koleżanki się pokłóciły na Twitterze? Zauważmy, że język Marty Lempart czy strajku kobiet się radykalizuje i te ich postulaty są coraz bardziej takie drapieżne, bo o ile rządowi dawano 7 dni, tak, to lewicy na ogarnięcie się zaledwie dobę, więc idzie ta agresja coraz dalej, znaczy agresja, taka chęć zawłaszczenia przy kolejnej przestrzeni. Śmieszne, no na początku pytałeś, co siedzi w głowie Marty Lempart. Ja chyba nigdy tego nie pojmę, bo od samego początku nie jestem w stanie pojąć tych metod, które wprowadza. Natomiast w żaden sposób ta logika przyjęta przez strajk kobiet w tej kwestii nie jest możliwa do przeniknięcia rozumowego, dlatego że co by nie mówić o lewicy, to ona tę partię akurat świetnie rozegrała, wprowadziła swoje postulaty, mówi o 300 milionach na samorządy, mówi o programie budowania mieszkań na wynajem, wiele innych obszarów, łącznie z pieniędzmi, chyba miliardem złotych zabezpieczonymi na szpitale. No, wiele tych obszarów tutaj lewica starała się zabezpieczyć w tych swoich postulatach. Strajk kobiet jako organizacja działająca rzekomo proobywatelsko powinna jak najbardziej ten ruch lewicy poprzeć. Tymczasem jest... No wychodzi z niej jakby jedna prawda. Lewica jest ruchem anarchistycznym. Przepraszam, lewica, strajk kobiet jest ruchem anarchistycznym. Miała na totalne zburzenie ładu i będzie taranować wszelkie możliwości porozumienia, które by pozwoliły rządowi na prowadzenie jakichś tam realnych działań i rozwoju państwa. Natomiast no, będzie przeciwko takim działaniom, które są również proobywatelskie, bo przecież działanie lewicy tutaj jest działaniem w interesie także jej wyborców. Absurdalne to wszystko, natomiast no, widać, że to jest zbliżone na ciągłą rozróbę. Ciekawa jestem, jak wykorzysta to Platforma Obywatelska, która tutaj też idzie wbrew sobie, bo przecież Borys Budka mówi chwilę... W Trybunale Stanu, jeżeli któryś z polityków będzie działał przeciwko funduszowi odbudowy. Za chwilę o Borysie Budce będzie pewnie więcej. Edyto, słyszę, że Rita się troszkę denerwuje, tak? Twój uroczy piesek, ale rozumiem, że dasz radę jeszcze chwilę z nami zostać. Edyto, kochana, no właśnie, ale... Widzi bardzo dużo i tym się zajmuje, dlatego szczeka. Dokładnie. To...
Takie miałem porównanie z Borysem Budką, ale o Borysie, jak ja go obiecałem, za chwilę będzie. W każdym razie psy szczekają, a karawana idzie dalej trochę. Edyto, jak patrzysz na to, co się stało, na tę pewną roszadę, oczywiście bardzo taktyczną, obliczoną na taki efekt również medialny, to nie masz takiego wrażenia, że w jakiś sposób w Polsce kończy się taka totalność czytana, że trzeba zburzyć każdą koncepcję władzy i przeciwko tej władzy należy się zawsze przeciwstawiać? No, taki był cel tej totalnej opozycji przecież od początku i to nie ulega wątpliwości. Tyle, że do tej pory słyszeliśmy to głównie z ust Platformy Obywatelskiej i nadal słyszymy, Platforma mocno rozgoryczona tym ruchem lewicy przecież o tym, żeby przedstawić konkretny plan i próbować zmieniać Polskę. No to jest bardzo ważne. Oczywiście można doszukiwać się ruchów politycznych w tym wszystkim. No i one są, bo tej polityki przecież nie uciekniemy od tego. Politycy na zawsze będą mieli wpisane w swoje DNA działanie także na swój kapitał polityczny, ale bardzo dobrze dla Polski, że rozmawiają i prawica, i lewica ze sobą, że mają pomysły, że mają plan, że chcą się porozumieć. Natomiast Platformie Obywatelskiej to bardzo nie w smak od samego początku. Zdziwiona chyba tym ruchem, choć może nie powinna, bo były sygnały mówiące o tym, że lewica nie będzie się wpisywała w tę totalność, już choćby przy okazji koalicji 276 i tego planu Grzegorza Schetyny, a nawet Borysa Budki przecież bardziej i Rafała Trzaskowskiego, czyli jego następców wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Tutaj mówimy tak naprawdę o tym, że lewica wyszła krok do przodu. O ile można było odczytywać te sygnały w ten sposób, bo wówczas już lewica mówiła, nie chcemy tej flagi, naszego logo z waszym logo i takiego hasła Koalicja 276. Nie, nikt nas nie pytał o zdanie, przecież to logo tak bardzo teatralnie lewica chciała zabrać. Tak teraz, że faktycznie no na pewno politycy Platformy nie spodziewali się takiego ruchu. No i tutaj punkt bardzo duży dla lewicy. To jest ugrupowanie, które na tym zyska. Można oczywiście powiedzieć, że za wszystkim stoi Jarosław Kaczyński po raz kolejny wywrócił stolik, odwrócił tę narrację. Na jak długo to zobaczymy, bo oczywiście nie mówimy o nowej koalicji czy o brataniu się lewicy z prawicą, mówimy tylko o porozumieniu w tej jednej kwestii, co do strajku kobiet. To też jasne było przecież od początku, że jest to ugrupowanie, które chce odsunąć rząd od władzy. O tym bardzo głośno mówiła Marta Lempart, więc konsekwentnie realizuje swoje zapowiedzi. Dlaczego wbrew lewicy i dlaczego dzisiaj tak naprawdę nie idzie za tym ruchem feministycznym, który jest wpisany przecież w DNA znowu polityków lewicy i lewicy całej? No właśnie, to jest trudne pytanie dla strajku kobiet. Łatwe z tego punktu widzenia, że od początku tam można było doszukiwać się właśnie grania politycznego, grania na siebie, na stworzenie nowej siły politycznej. Jak na początku strajk kobiet faktycznie miał postulaty świadczące o tym, że chodzi też o ludzi, że chodzi o zmianę w przeróżnych obszarach, także dla kobiet, równość płac tam była między innymi, pamiętam. Tak potem chodziło tylko o tę polityczną grę. I kwestie aborcyjne. Marzeno, ja przepraszam, płaczę ze śmiechu, ponieważ widzę twój komentarz, ale płaczę ze śmiechu nad jednym zdaniem w portalu wpolityce.pl i pozwolę sobie państwu go przytoczyć. Borys Budka nie przestaje wierzyć, że jest szybującym liderem koalicji 276. Redaktor naczelna portalu wpolityce.pl, która jest naszym gościem, potrafi być, jak widzicie państwo, troszkę złośliwa, ale to dobrze obrazuje to, co dzieje się chyba w głowie Borysa Budki. Tutaj widzimy tytuł tego materiału, totalne odrealnienie, bo jakby w tle tej dyskusji między oczywiście lewicą i panią Lempart, strajkiem kobiet, która jest w moim przekonaniu jednak mimo wszystko dość marginalna, no mamy wielkiego przegranego, który został na tym placu boju, jak ten Himmelsbach z angielskim. No i co? No i co dalej? No bo ja zastanawiam się, Marzeno, ile razy można się skompromitować, będąc głową rodziny, nie rodziny Don Corleone oczywiście, ale rodziny Koalicji Obywatelskiej.
są takie kompromitacje, które trwają wiecznie. I w chwili, kiedy myślimy, że to już kres, to one wybuchają w nowym rozkwicie, w nowej odsłonie i chyba tak będzie w tym przypadku. Rzeczywiście, no, Borys Budka nie przestaje zadziwiać, ale jego partyjni koledzy także, bo dzisiaj Cezary Tomczyk wyskoczył z kwiecistą wypowiedzią o tym, że ich celem jest przede wszystkim albo i tylko usunięcie PiS-u z przestrzeni politycznej, czy odsunięcie go od władzy. Przy tym, kiedy przychodzi do realnej gry, kiedy trzeba podjąć realne decyzje, nawet PR-owo wygrać swoją pozycję, to Platforma nie jest do tego zdolna. Ten moment z funduszami unijnymi to była ta chwila. Wcześniej takim momentem było wiele chwil w trakcie pandemii, kiedy można było wziąć ster w ręce, pokazać, należy rozwiązania wprowadzić w taki i taki sposób, mamy tu swoich ekspertów, proponujemy rządowi to i to, wejść w jakieś rozmowy, pokazać, że się ma konstruktywny program. To się nie zadziało, a teraz mamy jakieś takie, no, kompletne fiasko, bo okazuje się, że nawet Lewica jest w stanie wejść w porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego żeby otrzymać fundusze unijne, a potem je odpowiednio rozdysponować, także według życzenia czy założeń Lewicy. Platforma mówi o tym, że trzeba to bojkotować, bo wymyśliła sobie, że jeżeli sprawa tej ratyfikacji nie przejdzie, to zakończą się rządy PiS, będą wcześniejsze wybory. To jakąś nieprawdą, no, to jest jakiś wymysł, którego Platforma się trzyma, a przegrywa bardzo, bo przecież to elektorat Platformy jest najbardziej prounijny. To elektorat Platformy od zawsze bał się tego, że PiS doprowadzi do polexitu, tak straszyli liderzy PO. No i właśnie nie otrzymamy funduszy na rozwój. No a teraz jedyną siłą opozycyjną w parlamencie liczącą się będzie Platforma, która miałaby doprowadzić do nieotrzymania przez Polskę tych funduszy. No, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Myślę, że właśnie tak się kończy totalność. Ona jest niebezpieczna, bo odbiera zdolność myślenia i logicznego procedowania. I z tym właśnie mamy do czynienia w tej chwili. Dopóki Borys Budka nie spuści powietrza i nie złapie się jednak gruntu, przestanie myśleć o sobie jako o szybującym orle, no to Platforma nie odzyska sił witalnych. Dalej będą odchodzić od niego ludzie do Hołowni, a ewentualne wcześniejsze wybory, jeśli by miało do nich dojść, pójdą na rzecz właśnie Polski 2050. No, tak się może skończyć, ale wywołany Szymon Hołownia. Edyto, nie masz takiego wrażenia, że pękła też kolejna bańka, ponieważ nie było dnia, żeby Szymon Hołownia i jego ludzie nie mieli konferencji, opowieści w mediach, tu w społecznościówkach i tak dalej. Czasem taka scena mi została w pamięci. Wczoraj wyszedł pan Hołownia, powiedział, no, że oni zasadniczo to jednak poprą, po czym wyszedł taki ze skuloną głową. Nagle się okazało, ilu on ma naprawdę ludzi i co naprawdę znaczy w polityce dzisiaj, bo to, że on sondażowo wyprzedza, oczywiście, czy jest blisko wyprzedzeń Platformy Obywatelskiej, no to nagle się okazuje, że to nie jest takie najważniejsze i ilość wyświetleń na Twitterze czy Facebooku, tylko jest realne rządzenie. I tu go nie ma. Tu nie może nic. To nie myślisz, że to jest, że to też bardzo ważny moment, który mogą wyborcy zauważyć? Na pewno jest to bardzo ważny moment. Pytano mnie dzisiaj, czy to jest ten słynny game changer w telewizji publicznej. No bym jeszcze tak tego nie przedstawiała. Natomiast no, wydaje mi się, że jeszcze sytuacja się uspokoi i będziemy jeszcze obserwować właśnie zachowanie choćby Solidarnej Polski przy okazji tego głosowania. Natomiast jeżeli patrzymy na zyski, to tutaj na pewno, tak jak powiedziałam, ma je Lewica. Ma bardzo dobry moment, żeby zaprezentować swój program szerzej, żeby o nim mówić. Na pewno ma je Zjednoczona Prawica, bo ukazuje się jako ta partia, która potrafi się porozumieć ponad podziałami jednak, prawda? Bo opozycja przez cały czas te narracje kreowała w odwrotny sposób, w taki wręcz, że z PiS-em zrobić się nie da nic, że dopiero po odsunięciu od władzy, choćby ta ostatnia konferencja na temat polityki zagranicznej, gdzie Radosław Sikorski i Borys Budka bardzo mocno mówili, dopiero kiedy PiS odejdzie, będziemy więcej znaczyć i stworzymy te legiony Radosława Sikorskiego unijne, które będą broniły całego kontynentu, całej starej Europy. Natomiast
okazuje się, że można, i tu zyskuje dużo właśnie Zjednoczona Prawica i Lewica jednocześnie. I musimy, pokazuje taką musimy niestety skończyć. Też częstą hipokryzję i właśnie Szymon Hołownia, o którym wspomniałeś, o którego pytałeś, i Platforma. Bardzo serdecznie dziękujemy. Edyta Hołdyńska i Marzena Nykiel były moimi państwa gośćmi. Bardzo panią dziękuję. A drodzy państwo, i żegnamy się, no niestety, no czas jest nieubłagany, ale za moment kolejni prowadzący, kolejni goście, Gorące Pytania Telewizji w Polsce.pl.